Polecimy jeszcze bitewkę Azumą. Zobaczę tylko flagi na podpałkę. Zamontowałem? Zamontowałem, ok. Piętnaście osiem. Przeładowanie. Czy ktoś jeszcze się. Pelotka jest na 75 punktów na Azumie, czyli lepsza niż na Alasce, bo na Alasce jest bazowa na 68. Chociaż nie, ja mam tu kapitana z AFT, to będzie podobna. Znowu lotnie, ale mam rozbicie w razie czego. Nie wiem, czy mi to dupę uratuje, ale rozbicie jest. Ciekawą marufę taką, zobaczcie tutaj. A nie spojrzałem, ile tu jest pancerza na rufie. Taką tutaj mocno wąską. Małe Yamato, coś w tym jest, coś w tym jest. Dobra, obeki tutaj będą teraz rządzić i latać. Strasznie ci Twitch lami. No nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Czy wszyscy się zapisali do... Czy wszyscy się zapisali do konkursu? Jak ktoś się nie zapisał, to wykrzyknik szparagus. Hybryda Yamato zdała. No, można tak powiedzieć. Już mi się podoba to rozpłynięcie na wypasie. Mam nadzieję, że Baltimore tu zmierza do wyspy, bo on się tam bardzo, ale to bardzo przyda. Tam jeszcze widzę Hindenburg siedzi. Za duże wyprzedzenie poszło tutaj. Dobra, będziemy strzelali w takim razie do tego waflo. Będziemy strzelali do Kida, moi drodzy. Ja też nie przepadam za tą mapą, powiem szczerze. Na razie tu nie przepłynął żaden pancek, więc dla mnie to jest bardzo dobra informacja. Ale z samolotu to ja się muszę strzelać, nauczyć, moi drodzy. Kagero zaparkowała za wyspą.
Baltimora atakował? Czy teraz mnie będzie atakował? Baltimora. No dobrze. Nawet za... Trochę tych samolotów to pewnie straci. No tu już kurfursty płyną. O, jest kill, zobaczcie, który się chowa za wyspą. Kurczę, ten Kagero tutaj tak pływa, że w ogóle go nie spotuje. Dobra, postrzelajmy z tych haeków w takim razie. O, dobra, jest 7600 w końcu. Ten mnie tu teraz będzie z za wyspy bombardował. Dobrze, że mnie jeszcze nie podpalił, ale ten za to pali świetnie. Coś tam dingamy. No i odkręcił, no. Jeszcze Harugumo tu wychodzi. Trudno się mówi. Będzie pożar? Nie ma pożaru. Dzięki za lucika. On stawia dym i zwalnia, wejdzie? No weszło, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie zdąży się przeładować. Prawdopodobnie do końca radaru. Ale to powinno siąść już, słuchajcie. No właśnie, o to chodziło. Dobra. Regeneracja Hapsa. To się przyda. Mamy 3 kapy. Na razie jest bezpiecznie. Jest kolejny pożar. Zobaczmy, czy będzie następny. Teraz ja dostałem spota, więc nie jest zbyt dobrze. Nie wiem, czy ten kit strzela z dymu, czy... Z dymu strzela, ok. To nie ma się co branzlować. Jest kolejny pożar. To cieszy. Samolociki cały czas spotują, niestety. Ten do mnie będzie teraz strzelał cały czas. Ale tu parabola jest taka, że nad tą wysepką, jak widzicie, będzie można troszeczkę postrzelać. Ja się teraz wbiję niestety w Buffalo. No
niestety wbiłem się w buffalo. Na razie nie mogę strzelić, bo bym tego buffalo uszkodził. Nie będę używał regeneracji hapsa, ponieważ jeszcze za mało mam przestrzał na niego? Mam. Dolejemy. Znowu za 4000, bardzo fajnie. Kurczę, no nie mogę się wstrzelić z tych pocisków, z tej azury. Niestety. Czy to jakieś bombowce do mnie nie latają? Nie, nie latają. No już kolega jest oprawiony na tym pancku. Teraz będzie można wziąć z powrotem, odzyskać to tego kapa. A nie przejdą, szkoda. Wielka szkoda. Ale kit tu do nas idzie. To jest dobre info. To jest dobre info. Pepeki tutaj są takie sobie, testowałem w poprzedniej bitwie. Lucy karmią jego kota, dokładnie. Gruby kaliber tu wypływa, moi drodzy. No w końcu siadło, ludzie. W końcu siadło. W DDK-a w końcu siadło. Będzie to ciekawy okręcik, słuchajcie. Nie wierzę, zrobiłem 100 tysięcy obrażeń i byłem pierwszy. Żal. 84 tysiące na kurfurście. Chyba go trochę bolało. A właśnie, czy tu gdzieś pokazuje potencjalny damage, jaki jest? Półtora bańki. Półtora bańki. Dobra, losujemy nagrodę. No i mamy zwycięzcę.